Hej, z tej strony Tekilka, witam Was wszystkich, kolejne recenzji mangi na moim kanale i dzisiaj omówimy sobie Sam na Sam od Akumy. Sam na Sam to zbiór 12 opowiadań o parach, którymi zapadnęło pożądanie. Mamy na przykład historię o Katsuki, który zostaje przyzwany do świata fantasy przez księżniczkę, aby zostać jej mężem. Opowieść o dwójce przyjaciół z dzieciństwa, którą dość niekomfortowo mi się czytało, przez to, że chłopak wygląda na dużo młodszego dziewczyny i wyglądało to trochę jak igraszki z niepełnoletnim. Czy na przykład opowieść o dość nieśmiałym sukubie. To, czym mnie zaskoczyła ta manga, to właśnie związki, w których nie występują tylko i wyłącznie ludzie, ale też jak wyżej wspomniany sukub, czy dziewczyna z kocimi uszami i ogonem. Ogólnie motyw kota pojawia się tutaj w dwóch historiach, co myślę, że jest dobrym posunięciem i fajnym odświeżeniem od typowych, że tak powiem, ludzkich par. Natomiast jeżeli ktoś woli bardziej przyziemne historie, to mamy tutaj na przykład sytuację, w której koleżanka prosi kolegę o pomoc przy przejściu gry. No i oczywiście wiadomo, że nie kończy się to tylko na wbijaniu leveli. Czy też opowieść o dziewczynie, która bardzo chce przekonać swojego chłopaka do adopcji kotka. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest jej tutaj naprawdę bardzo mało. Większość historii zawiera na przykład jedną czy dwie strony rozmów, a później od razu przechodzimy do konkretów. Ja wolę historię, gdzie jednak jest przedstawiona jakaś motywacja naszych bohaterów, coś dzięki czemu możemy lepiej ich poznać i dlatego moje dwie ulubione historie z tego tomu to właśnie ta o sukubie oraz o przeniesionym do innego świata Katsukim. Swoją drogą księżniczka jest prześlicznie narysowana, a dodatkowo jako jedyna ma ciemniejszą karnację, co jeszcze bardziej wyróżnia jej historię na tle całej reszty. Jeżeli chodzi o kreskę, to tak samo jak w przypadku wcześniejszej pracy na Paty, czyli Opętanie miłością, jest naprawdę bardzo ładna. Anatomia, jak i same postacie są dopracowane, a w przypadku pań mamy różną budowę ciała, co zawsze bardzo cenię w hentajach. Natomiast jeżeli chodzi o panów, znowu wszyscy wyglądają jak jedna i ta sama osoba, tyle że w jednej z historii zostaje odmłodzony o parę lat. W dalszym ciągu brakuje mi tego w większości hentai, czyli różnorodności nie tylko względem kobiet, ale również mężczyzn. Podsumowując, jeżeli macie ochotę na hentaja, który jest wypełniony po brzegi stosunkami, to jest to pozycja jak najbardziej dla Was. Natomiast jeżeli wolicie pozycję z większą ilością fabuły, to niestety nie ma jej tutaj zbyt wiele, poza dwiema bardziej rozbudowanymi historiami. Niewątpliwie rzeczą, o której należy wspomnieć, jest grubość mangi. Mamy tutaj chyba najgrubszą jak do tej pory pozycję od Akumy, a dodatkowo na początku dostajemy mały zbiór ilustracji, co jest również miłym zaskoczeniem. Także cóż, to było na tyle. Zapraszam Was do komentowania, jak Wam się podobało. Zapraszam do następnych odcinków i trzymajcie się. Pa, pa!